Ania Dereszewska obok mnie, czyli Jasnowicka Jadwiga, tak? Jasnowicka Jadwiga, którą zobaczymy w filmie Kobiety bez wstydu już jutro w kinach. Co to będzie za postać? Taka inna niż postaci, które do tej pory grałam. Postać, która wie, która jest spokojna, opanowana, zrównoważona i pewna siebie, wie czego chce i wie dokładnie, że to osiągnie. Pomaga głównemu bohaterowi prowadzić jego interes, ale ma w tym swój cel. Nie pomaga, no nie jest filantropką. Wykorzystuje atuty swojej kobiecości, żeby ten cel... Zdecydowanie tak. No tutaj każda z kobiet, każda z bohaterek filmu wykorzystuje atuty swojej kobiecości do osiągnięcia swoich celów. Niemniej w ogóle nie żałuję głównego bohatera. Ale czyli krótko mówiąc, ładnym kobietom jest łatwiej w życiu. Bo same piękne kobiety zostały obsadzone w tym filmie, tak, prawda? Tak, życzył sobie reżyser, ale ja myślę, że też to nasze piękno wynika nie tylko z... A w zasadzie wynika przede wszystkim z wnętrza, z naszego poczucia tego, że jesteśmy fajne, spełnione, z naszego poczucia kobiecości siebie, takiej. I naprawdę, wierz mi, że ja patrzę sobie często na kobiety, które nie są klasycznym ideałem urody, piękna, ale niosą w sobie taką moc, że nie mogę wzroku oderwać.